Tradycyjną wieczornicą uczczono w gminie Bobrowniki odzyskanie przez Polskę niepodległości. Co roku staramy się 11 listopada świętować już od kilkunastu lat tą wieczornicą, którą przeżywamy również dzisiaj. Chwila wyjątkowa, ale myślę, że to dobry czas, żeby zwrócić uwagę nie tylko na pamięć historyczną, na patriotyzm, ale pozostałe wartości, które nam towarzyszą w życiu codziennym. Bo taki nowoczesny patriotyzm to jest dla nas nowość. Nie musimy teraz walczyć o niepodległość, nie musimy podejmować wielkich wyzwań, które podejmowali nasi przodkowie. Ale musimy być patriotami w naszym prozaiczym życiu codziennym. 101. rocznica odzyskania przez nasz kraj wolności była także okazją do wyróżnienia lokalnych patriotów i wręczenia im prestiżowej nagrody Złotych Bobrów. Statuetkę w kategorii Pro Publico Bono otrzymali Andrzej Szymanek, wieloletni sołtys z Rogoźnika oraz klub sportowy Cyklon Rogoźnik w 90-lecie klubu. Nie spodziewałem się, że coś mnie takiego dotyczy, bo uważam się za zwykłego, normalnego, szarego człowieka, a tu jednak mnie koledzy, koleżanki docenili, nominowali do tej nagrody, kapituła to zatwierdziła, no i jestem wielce wzruszony i szczęśliwy, że to może, że to mnie dotyczy też w tej chwili. Całe życie, odkąd nagroda jest przydzielana, byłem w komisji, w kapitule, nominowaliśmy innych, no a teraz Jest to moim udziałem. Ja chciałem przede wszystkim w imieniu zarządu klubu, kadry szkoleniowej, no i zawodników podziękować za to wyróżnienie. No, jesteśmy bardzo zdenerwowani wszyscy, myślę, że to widać. Jesteśmy też bardzo szczęśliwi, że ta nagroda nas trafi. W kategorii lider gospodarczy Złote Bobry otrzymali społecznie odpowiedzialni przedsiębiorcy Krzysztof Gaweł i Roman Gwóźdź. Wzmocni mnie trochę jeszcze ta nagroda, żeby po prostu bardziej wspierać naszą OSP, nie? No i całe Twardowice, nie? Bo akurat mówimy o Twardowicach. No nie ma dużo tych sponsorów u nas, także no uważam, że będę dalej to kontynuował. Dużo zrobiłem dla Bobrownik, tam stadion wyremontowałem, kluby, w szkole, jadalnie, no starałem się coś pomóc u nas w gminie, nie? Jako taki cichy sponsor. O. I czy to tego cichego sponsora będzie zachęcała taka statuetka do tego, żeby dalej wspierać gminę, ale też oglądać to, jak ona się pięknie rozwija? Myślę, że tak. Ten wyjątkowy niepodległościowy wieczór swoim występem uświetnił zespół śpiewaczy Wymysłowianki. Na scenie zaprezentowała się również utalentowana młodzież. Jutro się wezmę ze szpitalnych. Zwieńczeniem wieczoru był koncert Roberta Janowskiego. Piękny dzień dzisiaj. Macie ładne. Wreszcie 101 lat. Nie pamiętam nowych czasów, ale choć jestem dumny. Mój dziadek, moja babcia, jak żyli, to byliby szczęśliwi. Jeszcze jakby tu siedzieli, a ja bym śpiewał piosenki. Myślę, tak romantycznie dzisiaj mnie naszło. My Polacy jesteśmy bardzo romantyczni. Nie daj Boże, jak tam coś się zakazuje, to od razu mamy w szafie w piwnicy schowane skrzypła husarskie. Zakładamy i dalej. Idziemy. My nie potrafimy, my nie zrobimy. No i doczekaliśmy się swojej ojczyzny po 123 latach nieistnienia na mapie świata. Trudno sobie to wyobrazić pewnie dzisiaj, to musiało być. No, mamy wyobraźnię, niech ona pracuje. Znanemu i lubianemu artyście i prezenterowi telewizyjnemu na scenie towarzyszyli muzycy z Myszkowia Band. Nie ma żadnych cudów, nie ma